Centrum Mebli Vox przy ulicy Przemysłowej w Kutnie to znany i chętnie odwiedzany salon meblowy. Na powierzchni 1000 m² oferujemy bogate kolekcje mebli klasycznych i nowoczesnych. Prezentujemy efektowne aranżacje jadalni, sypialni, mebli pokojowych oraz młodzieżowych. Polecamy meble tapicerowane najlepszych producentów w Polsce. Możliwość zakupu mebli na raty oraz transport i montaż. Salon Mebli Vox, ulica Przemysłowa 11/13 od poniedziałku do piątku od godziny 10 do 18 oraz w sobotę od 10 do 14. Zapraszamy! Salon sprzedaży Fachowiec znajduje się w Kutnie przy ulicy 29 listopada 51. Posiadamy największy wybór podłóg laminowanych, winylowych, drewnianych i materiałów wykończeniowych. Oferujemy szeroką gamę drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. Znajdziecie u nas Państwo karnisze, rolety, moskitiery oraz parapety, systemy tarasowe i materiały elewacyjne. Świadczymy kompleksowe usługi, profesjonalny pomiar i montaż. Dysponujemy własnym transportem. Prowadzimy sprzedaż ratalną. Salon Fachowiec zaprasza od poniedziałku do piątku od 8 do 17 oraz w sobotę od 8 do 13. Dzień dobry, Anna Królak. Dziś mamy 28 dzień maja. Imieniny obchodzą Justyna i Jaromir. Zapraszam Państwa na wiadomości dnia. W weekend doszło do potężnego pożaru odpadów w Zgierzu. Kutnowscy strażacy pomagają w akcji gaśniczej. W piątek 25 maja w godzinach nocnych na terenach składowiska odpadów w Zgierzu wybuchł pożar. Jak podają strażacy, pali się ponad 50 tysięcy ton odpadów. Przyczynę wybuchu pożaru wyjaśnia prokuratura, badając sprawę pod kątem podpalenia, samozapłonu i zaprószenia ognia. Na miejscu zdarzenia z ogniem walczy około 60 jednostek straży pożarnej. Kutnowscy strażacy również włączyli się do akcji gaśniczej. Z powiatu udały się 3 zastępy, 2 z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Kutnie oraz OSP Śleszy. Nad miastem unosi się ciemny, gęsty dym. Obowiązuje ostrzeżenie o szkodliwych oparach dla mieszkańców części Zgierza oraz pobliskich miejscowości. Obecnie na terenie pogorzeliska trwa dogaszanie pożaru, które może potrwać jeszcze kilka dni. Jak poinformował nas oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie, starszy kapitan Zdzisław Pęgowski,
Na miejscu został jeden zastęp z terenu Kutna. Akcja potrwa do odwołania. Dla Wiadomości Dnia Michalina Dąbrowska. Policjanci z kutnowskiej komendy zostali nagrodzeni za wzorową służbę podczas uroczystej zbiórki kadry kierowniczej garnizonu łódzkiego. 25 maja na terenie oddziału prewencji policji w Łodzi zorganizowana została uroczysta zbiórka kadry kierowniczej garnizonu łódzkiego, w trakcie której ślubowanie złożyli nowo przyjęci policjanci. Wręczono także nagrody laureatom policyjnych konkursów i funkcjonariuszom wyróżniającym się w służbie. Wśród nagrodzonych byli również policjanci z kutnowskiej komendy. Za wzorową służbę wyróżniony został starszy aspirant Jacek Stańdo z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją. Podkomisarz Janusz Osowski zajął trzecie miejsce w wojewódzkich eliminacjach ogólnopolskiego konkursu Policjant Służby Kryminalnej roku 2018. Inspektor Andrzej Łapiński pogratulował nagrodzonym, stawiając ich za wzór dla ślubujących funkcjonariuszy. Dla Wiadomości Dnia Anna Królak. Miniony weekend był rajem dla miłośników róż. Po raz drugi park Traugutta zamienił się w piękne rozarium. Znanych jest jej ponad 200 gatunków. Traktujemy ją jako ozdobę naszych ogrodów, ale także jako wspaniały prezent dla najbliższej nam osoby. Róża po raz kolejny była tematem przewodnim tegorocznego pikniku. Przede wszystkim najważniejsze dzisiaj są róże, bo piknik jest wśród róż, w związku z tym, że można też i kupić bardzo ciekawe odmiany róż, to jest numer jeden pozycja. Wielu wystawców prezentowało swoje pieczołowicie hodowane skarby, by klienci mogli być zadowoleni z zakupu tej kolczastej rośliny. Do Kutna przywieźliśmy najróżniejsze róże, które można sadzić w naszych ogrodach i zaczynając od róż pnących, które mogą być sadzone przy różnych pergolach, trejażach, płotach. No i też chcieliśmy zaprezentować grupę róż historycznych, które niekiedy nie powtarzają kwitnienia, ale kwitnienie pierwsze jest bardzo długie, do 6 tygodni. Staram się mieć w swoim asortymencie cały przegląd, czyli od róży okrywowej całkowicie leżącej na ziemi do poprzez róże rabatowe, wielkokwiatowe, krzaczaste, róże pnące, całe serie rokoko, seria parfuma. Mamy bardzo dużą gamę róż okrywowych, parkowych, rabatowych. Kilka rodzajów, kilka odmian wielkokwiatowych i oczywiście róże pnące, które cieszą się niesławnącym powodzeniem. Więcej na temat róż już wkrótce na antenie telewizji Kutno w cyklu Działo się w Kutnie. Dla Wiadomości Dnia Paweł Albiniak. Za kilka dni rozpocznie się remont zespołu pałacowo-parkowego w Leszczynku. Koniec prac przewidziany jest na połowę 2020 roku. Urząd Gminy Kutno otrzymał dofinansowanie z funduszy unijnych na zadanie rozwój gospodarki turystycznej w gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego. Za kilka dni rozpocznie się rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Leszczynku. Wreszcie nastąpił ten etap najważniejszy, czyli są pieniądze, jest po przetargu, jest wykonany, wyłoniony wykonawca. Trwało to bardzo długo. Oczywiście wykonawca został wyłoniony w drugim przetargu. Oprócz nowych przyłączy i instalacji na terenie ośrodka wykonane zostaną m.in. chodniki, drogi, parking, boisko oraz plac zabaw. Podpisaliśmy już umowę i teraz 30, czyli w najbliższą środę zostanie przekazany teren pod rozpoczęcie inwestycji. Inwestycja ta będzie, mówiłem, 3-letnia będzie. Myślę, że zaraz po przekazaniu inwestor przystąpi do remontu. Jest to podzielone na etapy. Pierwszy etap obejmie remont ośrodka z zewnątrz. Kolejna część prac przeznaczona zostanie na ocieplenie budynku. Na końcu nastąpi zagospodarowanie terenu. Planowany termin zakończenia remontu to 30 czerwca 2020 roku. Dla Wiadomości Dnia Anna Królak. Jednym z większych punktów programu podczas pikniku wśród róż był mini-festiwal Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy mogli zapoznać się z tegorocznymi propozycjami projektów. Pierwszego dnia na pikniku różanym mogliśmy poznać część projektów zaproponowanych do Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego. Mamy dzisiaj prezentację kilkudziesięciu projektów i każdy, kto jest zainteresowany budżetem obywatelskim, może oczywiście zapoznać się ze szczegółami, co poszczególne projekty przewidują. Myślę, że to jest ważne w ramach upowszechniania wiedzy o tym, jakie pomysły były na ten rok. Mini festiwal przyciągnął wiele osób zainteresowanych inicjatywami lokalnych pomysłodawców. Projekt numer 17, strefa aktywności w parku Traugutta. W ramach projektu
Planujemy montaż 7 urządzeń do ćwiczeń, 3 siedziska modułowe z funkcją ładowania telefonów bądź laptopów, oczywiście trampolinę dla dzieci, stół dla gry w szachy, odpowiednia powierzchnia, no i ławeczki, żeby było miło. Drugi projekt, strefa relaksu w parku Traugutte, to są leżaki betonowe i do tego takie stoliki kawowe. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy do głosowania. Promuje się mniej więcej połowa projektów, na które można będzie oddać głos. Można porozmawiać z autorami, dowiedzieć się o to, w jakim miejscu, czego dokładnie dotyczy ten projekt. Są to projekty o różnym rodzaju, sportowe, edukacyjne, inwestycyjne. W ubiegłorocznej edycji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego jestem autorem 3 projektów. Dwa ze mną złożył wspólnie Jacek Sikora. Pierwszy projekt to jest siłownia plenerowa na osiedlu Rejtana. Drugi projekt jest to przebudowa parkingu w rejonie bloków Wybickiego 2, 4, 6 i 8. Więcej na temat minifestiwalu Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego już wkrótce na antenie telewizji Kutno. Dla Wiadomości Dnia, Paweł Albiniak. Za kilka dni najbardziej wyczekiwane przez dzieci święto. Jakie atrakcje dla najmłodszych zaplanowali rodzice? Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka zapytaliśmy mieszkańców Kutna, co wyjątkowego przygotowują dla swoich pociech w tym dniu. Jak pani planuje spędzić ten dzień ze swoim dzieckiem? Ja mam dwójkę dzieci i planujemy na lody. I Dzielusia, chciałabyś jeszcze pójść? Do akwaparku z mamą. Do akwaparku pójdziemy. Z moim synem zabiorę go razem z naszym ice truckiem, czyli autem z lodami. I będziemy spędzać czas dobrze. No i myślę, że pracowicie, ale na boisku tutaj. Z moimi dziećmi oczywiście na pewno jakieś lody, na pewno jakieś zabawy, ale rodzinnie. A jakie pan preferuje zabawy z dzieckiem, atrakcje dla niego? Dla mojego syna zależy, co przygotuje organizator, natomiast prywatnie to różnie spędzamy czas. I pracując, i rower, i quad. Zależy, jak pokaże dzień i sytuacja. Wyjazdy gdzieś może, nie wiem, do zoo, do jakichś innych ciekawych miejsc, tak i zwiedzanie w ogóle, bo jedno mam małe dziecko, drugie duże, także różnie planujemy, żeby było i coś dla małego, i coś dla dużego. Na pewno planujemy wybrać się do zoo, do Poznania albo do Wrocławia, zależy, gdzie dzieciaki będą chciały, no i ogólnie cały dzień spędzić z nimi, na ich życzenie, że tak powiem, no. To jest ich dzień. No, nawet w pracy specjalnie wolne. Czym chce pani obdarować swoje dziecko w tym dniu? W ogóle w każdym dniu chcę obdarowywać moje dziecko radością. Na pewno coś wymyślę. Dobrze, warto o tym pamiętać. Raczej nie preferuję zabawek. Bardziej poświęcam czas. W tym kierunku raczej będziemy szły. Pewnie, ale jeszcze nie wiem czym. No, moje dzieci to już wolałyby raczej coś pieniężnego bardziej jak zabawki. Wygląda na to, że rodzice spędzą wyjątkowo aktywnie ten dzień ze swoimi dziećmi. Dla Wiadomości Dnia, Jakub Pawlak. Na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Kolejne wydanie Wiadomości Dnia jutro o tej samej porze. Teraz zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia. W nocy przejściowe zachmurzenie, temperatura 14 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1011 hektopaskali. W dzień przeważnie słonecznie, temperatura 27 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1008 hektopaskali. W nocy zachmurzenie małe, temperatura 14 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1006 hektopaskali.